Wokół płonącego budynku są suche zarośla. Strażacy z Paris zostali wezwani do pomocy w akcji gaśniczej. Użyją 15-metrowych węży. Przedłużysz wąż? Idziemy dalej. Woda. Szybko, trzeba to ugasić. Woda. W całym stanie płonie roślinność, ale strażaków wezwano do pożaru hali w Paris. Uwaga na nogi. W okolicy pojawiło się kilka zarzewi. Strażacy z całego hrabstwa starają się je zlikwidować. Opanuj to. Widać, jak zastępy współpracują, by zażegnać niebezpieczeństwo. Skierowaliśmy tu dużo ludzi i sprzętu, by szybko uporać się z tym pożarem. Idziemy dalej. To był jeden z największych pożarów w historii Riverside. Strażacy, których tu skierowano, zdołali opanować ogień. Dużo zastępów schładza budynek. Trzeba go będzie polewać wodą co najmniej przez 2 godziny. Dogaszanie jeszcze trochę potrwa. Musimy zdusić ogień i ugasić popiół, żeby nie zajęły się od niego pobliskie zarośla. Trzeba dokładnie dogasić cały teren.